the kingdom of Mirtana, united by King Robar II. A będzie jeszcze gorzej. Było dokładnie tak, jak mówisz. Co słychać? Co słychać? Co słychać? Powiem ci zaraz, co słychać. Ta dzika horda rujnuje mój lokal. No i gdzie jest straż, kiedy jest potrzebna? Jaka dzika horda? No tamta, przy stoliku w kącie. Te obdartusy siedzą tu już od paru ładnych godzin i najwyraźniej nigdzie się nie wybierają. Straszą moich gości, wszczynają burdy i zachowują się, jakby byli na polu, a to porządny lokal. Dlaczego straż się ich nie pozbędzie? Mają pewnie inne, ważniejsze rzeczy do zrobienia. Też mi coś. Może mógłbym ci pomóc? Nie wyglądasz mi na kogoś, kto dałby radę trzem portowym oprychom. Ale jeśli masz jakiś pomysł, to proszę bardzo, próbuj. Zobaczę, co da się zrobić. Przynajmniej jest spokój. Jak to znosisz? Przepraszam. Nie masz za co przepraszać. Ej! Nie widzisz, że jest... Ej, ty tam! Czego chcesz, smarku? Powiedz mi, jak to jest mieć matkę kretoszczura, a ojca ścierwojada? Co takiego? Zadałem ci pytanie. Chłopaki, ten smarkacz wyraźnie chce dostać w pa... Zaraz przerobię cię na paszę dla owiec. Znowu ty. O rany. Odłóż broń. Jeszcze cię dorwę. Schowaj tę broń! Odłóż broń! Jeszcze cię dorwę. Odłóż broń! Zapamiętaj, widzi. O, moja głowa. Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto. Niektóre problemy. Proszę. Nie pij nas już. Zostawię was w spokoju, ale pod dwoma warunkami. Jakimi? Najpierw zapłacicie Heldze za wszystkie szkody, jakie wyrządziliście w jej karczmie. A później weźmiecie dupy w troki i więcej się tu nie pokażecie. Tak, dobra. Tak, zrobimy. Tylko już się odtrzep. To rzeczywiście prawda. To przecież okropne. Przynajmniej jest spokój. Niezła robota, chłopcze. Myślałam, że te łajzy będą siedzieć tu całe życie. To drobnostka. Nieczęsto spotyka się dzisiaj pomocnych ludzi. Proszę, weź jeszcze te kilka monet. Za fatygę.